Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Produkcja zwierzęca, bydło, trzoda chlewna, drób, konie, owce, kozy. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W trakcie tego filmu dowiesz się, dlaczego istotne jest utrzymanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach inwentarskich. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach inwentarskich jest zadaniem pracochłonnym. Zajmuje około 20-25% całkowitego czasu obsługi trzody chlewnej i bydła, przez co ma duże znaczenie dla ekonomii chowu zwierząt. Czystość urządzeń wchodzących w skład wyposażenia pomieszczeń inwentarskich przekłada się na zdrowotność i wydajność utrzymywanych tam zwierząt. Dlatego tak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach inwentarskich. Głównym zadaniem w chowie zwierząt jest usuwanie odchodów. Stanowi ono niejednokrotnie najbardziej uciążliwe i nieprzyjemne zajęcie. W zależności od sposobu utrzymania zwierząt gospodarskich, odchody gromadzi się pod różną postacią. W przypadku zwierząt utrzymywanych na ściółce, odchody uzyskuje się w postaci obornika, który jest mieszaniną kału, moczu i ściółki. Inną formą odchodów jest gnojówka, czyli przefermentowany mocz. W przypadku zwierząt utrzymywanych w pomieszczeniach bezściółkowych uzyskuje się odchody w postaci gnojowicy, w skład której wchodzi kał, mocz, woda i resztki paszy. Na ilość odchodów wydalanych przez zwierzęta wpływa kilka czynników. Są to m.in. gatunek, wiek, masa ciała, kondycja, sposób żywienia. Przyjmuje się, że bydło wydala w ciągu doby odchody stanowiące około 8% masy swojego ciała, a trzoda chlewna 5% masy ciała. Regularne usuwanie odchodów jest konieczne ze względu na wydzielanie się szkodliwych dla zwierząt gazów, dwutlenku węgla, amoniaku i siarkowodoru. W związku z dużą ilością odchodów ręczne usuwanie obornika jest stosowane wyłącznie przy niewielkiej liczbie utrzymywanych zwierząt. W przypadku większych stad, ze względów ekonomicznych, usuwanie nieczystości odbywa się mechanicznie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.